Małopolskie Drogi bez promili to projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. W ramach tej akcji jesteśmy w Krakowie dzisiaj w centrum handlowym M1, natomiast w skali całego projektu, który trwa już od wakacji, gościliśmy już w 5 lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego. Był to Tarnów, okolice, Brzesko, kilka różnych miejscowości. I zorganizowaliśmy również jedne zajęcia psychotechniczne dla kierowców, po to, żeby uświadamiać kierowców po spożyciu alkoholu, jakie są te ryzyka. Podczas tej akcji kładziemy nacisk na promowanie trzeźwości na drogach. Chcemy, żeby ludzie z większą świadomością wsiadali za kierownicę po tym, kiedy kilka godzin wcześniej mieli okazję spożyć alkohol. Chcemy im tłumaczyć, jak alkohol wpływa na kierowcę, jak upośledza refleks, ocenę dystansu i inne zachowania. Chcemy również uświadamiać wszystkich innych użytkowników ruchu drogowego, aby w sposób aktywny, czynny i asertywny starali się powstrzymywać pijanych kierowców, aby nasze drogi były bezpieczniejsze. Tak szeroki wachlarz tego sprzętu, który tutaj dzisiaj przywieźliśmy, i ta metodyka powodują, że osoby, które tutaj poświęcają nam kilka czy kilkanaście minut i wspólnie z nami uczą się tego wszystkiego, wychodzą z dużo szerszą wiedzą i z pogłębioną świadomością. Często pytania, które zadają na początku, są dla nich samych w momencie otrzymania odpowiedzi zaskoczeniem. Więc dla wielu ludzi pojęcie chociażby ilości możliwego do spożycia alkoholu tolerowanego przez polskie prawo często jest wielką niewiadomą. Podobnie jak ilość wypitego alkoholu, która przekłada się na promile, tutaj też mamy do wykonania dużą robotę.